Dagmara Moranowska, dzień dobry, zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Pogoda w ciągu tych najbliższych godzin kształtować będzie układ wyżowy, przez synoptyków nazywany układem wyżowym Dana, a zatem Dana zagwarantuje nam nieco bardziej spokojniejszą i pogodną noc prawie w całym kraju, gdyż na północnym zachodzie, a także na południowym wschodzie może się nieco chmurzyć, a także wystąpią przelotne opady deszczu. Noc będzie dosyć chłodna, na termometrach od 12 do maksymalnie 15 stopni, najchłodniej w górach, tutaj od 8 do maksymalnie 11 stopni. Jutro prawie przez cały dzień to w całym kraju dominować będzie słoneczna i pogodna aura, z wyjątkiem północnej części Polski, a także po południu na południowym wschodzie zachmurzenie wzrośnie do dużego, pojawią się też przelotne opady deszczu. Jutro na termometrach niższe wartości niż te, do których przywykliśmy ostatnio. Na przeważającym obszarze od 21 do 23 stopni, najcieplej na wschodzie kraju, tutaj do maksymalnie 24 stopni. Spójrzmy teraz na mapę dla naszego regionu. Także noc na Kujawach i na Pomorzu będzie pogodna z licznymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na termometrach w nocy od 12 do maksymalnie 13 stopni. Jutro w naszym regionie na ogół będzie pogodnie i słonecznie. Do południa na północy regionu może się chmurzyć, mogą wystąpić również przelotne opady deszczu, a po południu przewidywane opady są także w części południowo-wschodniej regionu. Na termometrach jutro od 22 do maksymalnie 23 stopni. Na barometrach wahania ciśnienia jutro 1012 hektopaskali. A ja życzę Państwu spokojnego popołudnia. Do zobaczenia.